Z reklamą każdy się spotyka, każdy wie, jak ona wygląda. Natomiast nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że poza takimi normalnymi reklamami, które reklamują towary, usługi, mamy też reklamy, które nawiązują do jakiejś idei, mamy reklamy, które opowiadają o jakimś szlachetnym celu. Jak uczyć dzieci odbioru reklamy? To jest taka dziedzina, która w ogóle jest pominięta w szkole. My czasami wierzymy, że reklama mówi prawdę. Nie, reklamy nie zawsze mówią prawdę. Zadaniem reklamy jest po prostu zarabianie pieniędzy przez osobę, która tą reklamę finansuje. I w związku z tymi reklamami ja mam dla Was takie zadanie. Otóż chodzi o to, żeby wyszukać w tym gąszczu wszystkich reklam telewizyjnych, internetowych, w całym świecie reklam, takiej, która niesie za sobą jakieś pozytywne przesłanie. Ja mam w głowie takich parę reklam, mogę o nie opowiadać, ale to będzie zadanie dla Was, żeby znaleźć reklamę, która niesie pozytywne przesłanie i argumentować, dlaczego uważam, że ta właśnie reklama niesie coś pozytywnego, polepsza nasz świat, ale tylko wśród reklam komercyjnych, które reklamują towary i usługi.